And all the people say, you can't wake up, this is not a dream. Like a part of a machine, you are not. Cześć, z tej strony Kao i Brunet. Witam Was we vlogu o ostatnio kupionych mangach i nie tylko. Żeby nie przedłużać, przejdę od razu do rzeczy. Pierwszą kupioną przeze mnie mangą jest 8 tom Bestii z ławki obok. Seria niezbyt długa, liczę chyba 14 tomów i na pewno będę kupowała ją do samego końca. Kolejną mangą jest 11 tom Strażnika Domu Momoci. Nie wiem, kiedy wyjdzie 12 tom, ale mam nadzieję, że szybko, bo bardzo lubię tę serię. Kolejną mangą jest też 11 tom Jak zostałam bóstwem. Kolejną mangą jest 2 tom Kształtu Twojego Głosu. Seria ma 7 tomów, więc na pewno ją skompletuję. Kolejną mangą jest jednotomówka od Vaneko. Nie wiem, czy ją zrecenzuję. Myślę, że tak, ponieważ porusza ciekawy temat w dość niekonwencjonalny sposób, z którym do końca się zgadzam. Więc jest to manga, która dała mi dużo emocji, dużo pozytywnych emocji. Jest to komedia z odrobiną dramatu. Bardzo mi się spodobała, ale są tam pewne kwestie, z którymi się nie zgadzam, więc możliwe, że ją zrecenzuję. Ostatnią pozycją nie jest manga, tylko nowelka. 15 tom Sword Art Online. Jestem dopiero chyba na 4 tomie, jeżeli chodzi o książki. Mam duży zastój, duże zaległości i na pewno niedługo coś przeczytam znowu, bo do 15 tomu trochę daleko. Tak więc to wszystko, jeżeli chodzi o ostatnio kupione przeze mnie mangi. Jest jeszcze 15 tom Ataku Tytanów, który jeszcze nie kupiłam, którego jeszcze nie kupiłam, ale już niedługo to zrobię. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnym filmiku.